Proszę Państwa, jako dziś mam dla Was haul, ogólnie dużo się rzeczy strasznie pozbierało. No i spokojnie, słyszę, okej. Okej, więc przepraszam za te hałasy. Ogólnie, pierwszy zacznijmy może od MPK, znaczy tak, zacznijmy może od zwykłego sklepu, w którym ja po prostu tylko zakupiłam taki zeszyt, jest taki City Like New York, są po prostu w kratkę. I był za złoty 39, ja sobie coś tutaj robię. Tak, nieważne. Więc zaraz może rzeczy właśnie z MPK. Ogólnie bardzo dużo rzeczy się wybierało, jeśli chodzi o Empik. Więc wpierw może Wam tutaj pokażę gazetę Bravo, którą sobie zakupiłam. Tutaj mamy Jasia i Reviego. I ona była ogólnie za 2, tutaj za 2,99. Ogólnie tak jakiś straszny opowiedzmy świeżym jakaś masakra. Ogólnie tak. I tutaj na przykład jest takie coś. Reklama. O, tutaj mamy Emmę, no taka gazetka. I tutaj był w niej plakat. Chodźmy, o. I potem. Dobra. Dalej kupiłam sobie również gazetę. Jest to gazeta Fan Club. Tutaj mamy śliczną pinitę. I ona była za 4,99. Cena. Jest tutaj dużo o Violetce. Tutaj. O. Tutaj mamy tak dużo o Wilu. Mamy tutaj Hermana i Violetta. Mamy Violetta Life. Tu Lodo. O. Tutaj Lodo. Tak się na szybko pokażę. Tutaj mamy Samuela, Albekandy i Jorge. Tutaj mamy Meci, Lucia i Tini. Właśnie już nie mogę dotrzeć kolejnego. Tam Tuba i tutaj wywiad z Danielem. Tak, i też był plakat. Okej, dalej kupiłam sobie gazetę Girl. Ja mam tylko właśnie mam tylko tutaj okładkę, jakąś dziewczynę nie znam. Tak, ona ogólnie była za 4,50 i tutaj były właśnie takie wirtualne karty z Violetty i serio już bardzo się opłaca, bo same wirtualne kosztują więcej niż ta gazeta, więc wiedziałam, że sobie kupię tylko nie wiem czy ja mam właśnie te karty. O, trafiły mi się 3, dwie były to powtórki, nie wiem gdzie już je mam. O, trafiła mi się taka Kamila, wyglądasz jak. Jest to numerek 71. Trafi mi się sprawy Maxi, numerek 39 i Leon, historia bohatera, numerek 44. Tak, więc super mi się trafiły. Dalej kupiłam sobie gazetę, niedawno w sumie, Twist. Właśnie taką gazetę Twist. Wielka letnia promocja, teraz Twist w super cenie 3,99. Tak. Widzicie, że mam ustawienie, mam jakby statyw. Tak, no, można to nazwać. Ale w końcu nawet zapytam. Czy tu było Twist tutaj w linii? Mogę się pośpieszyć. Co jeszcze jest o Violetce? Jest tutaj. O. I tutaj. Jeszcze parę rzeczy się wyraca, ale wydaje mi się, że już chyba nie ma nic. Jestem pewna. Nie, nie ma już nic. I ona była za... Tak, za 3,99 i był plakat. Taki z Lodo. Bardzo mi się spodobał.
I teraz właśnie chciałam wam jeszcze tutaj szybko pokazać. Kupiłam sobie świat seriali, nie wiem tylko mam, ale tutaj był taki plakat z Lodo. Tu świat seriali Lodo. Autograf. I kupiłam sobie również Bravo Posters. I nie wiem w sumie gdzie ja go teraz mam. Nie wiem za ile również był, chyba za 9,90 albo za 5, coś nie wiem. Ale już tutaj plakat z Martiną był. Był również mega plakat. Serio. Był plakat z... Mega plakat Chorka, śliczny po prostu. Tak. I był również z Lodo. Okej. Okay. Dalej w Empiku kupiłam sobie Violetta Lux. To jest Tini. Tutaj mamy o Violetta Life. I on był za 14,99. Pokażę wam tylko tutaj plakat z tym prezent. Prezent to była taka saszetka, o. I tutaj było takie coś, ja sobie nie wiem, tutaj, ale tutaj jest inny. Okej. Dalej kupiłam sobie w Empiku magazyn, tutaj jest tą ekipą Wilu, reklama tego i tutaj, no ogólnie krajowy, on jest za 9,99, ale był plakat tutaj z Merci i Tini, bardzo śliczny, że całusy od Mercedes i Martiny. A prezent wydaje mi się, że nie wiem gdzie go mam, ale nie pokażę prezent, bo nie mam, nie wiem gdzie jest i numerek, kolejny magazyn ten najnowszy, z czerwca, z Wieczeską. A plakat mi się tak mega spodobał, jest albo i tu, po prostu plakat jest prześliczny. Mamy całusy od Alby i Martiny, śliczny plakat. No i kolejny będzie właśnie wyglądał tak. Okej. Okay. I mam tu, w prezencie była taka opaska, ale ja nie wiem, jak jej używała. I były jeszcze jakieś, nie wiem, gdzie już mam. Dalej była książka, kupiłam sobie jeszcze książkę Nowe Marzenie z Violettą i Ludmiłą za 16,99 i nie ma niestety tutaj w niej zdjęć, ale wam polecam. Okej. Okay. I teraz muszę to odłożyć. Dalej kupiłam sobie album na naklejki z trzeciego sezonu. O nim jest jeszcze oddzielny filmik, ale był za 3,50. I tutaj do niego taki plakat, albo to tam jeszcze zrobię po prostu na filmie godzienne. I tutaj mam dużo powtórek ogólnie do niego. Mega się dużo. Dobra. Więc tak, w Empiku to tyle sobie kupiłam. Dalej pokażę wam, co sobie kupiłam właśnie w księgarni Nowa. Kupiłam sobie książkę pod tytułem Tom drugi, ale nie było tomu pierwszego, ale i tak tom drugi mi się bardziej spodobał, bo widziałam na YouTube filmiki właśnie o tomie pierwszym. Tak mi przypadły do gustu jakieś śniadki nieważne. O matko, no. To są takie różne zadania, które już sobie zaczęłam, ale w sumie nie wiem, czy nadal była filmiki właśnie o nim i on był za 19,90. Jakie panie tylko chwilę. Okej. Tak, teraz pokażę wam, co sobie kupię. Kupiłam w Biedronce, tutaj mam ulotkę z Biedronki, kosmetyki są bardzo fajne, i bardzo są to fajne podróbki jaczek US. Okay. A kupiłam sobie właśnie dwa jajeczka do podróbki i one były za 5 zł, tak, były za 5 zł. Kupiłam sobie takie niebieskie, pomarańczowe. Niebieskie jest o smaku czekoladowym, ale w sumie ma zapach czekoladowy. No nie ważne. Ale jak się posmaruje nim usta, to jest tak niemiło na usta, bo jest takie gorzko, nie wiem. I ma taki mocny właśnie ten zapach czekoladowy. A z pomarańczowego jestem tak mega zadowolona. Ma tak śliczny zapach. No po prostu jak się posmaruje nim usta, to jest po prostu tak genialnie, taki ma świetny zapach, więc kupiłam sobie te dwa
I kupiłam sobie również lakier do paznokci Beauty, taki różowy. I on za 4 złote w Biedronce, nie pamiętam, ale nie było już dużego wyboru kolorów lakierów, bo ja kocham praktycznie te Biedronki i tylko był różowy, no ale kupiłam sobie. Okej, i teraz sobie kupiłam jeszcze w Lidlu. Kupiłam, znaczy to tam jakieś kupiłam, są to takie farbki. O, farbki, tutaj mamy brązową, żółtą, niebieską i białą. Słuchajcie, tak? Była paletka do nich, pędzy mam jeden, bo nie wiem, gdzie jest drugi. W ogóle był taki obrazek z lety do malowania farbkami, ja go tak sobie zrobiłam. I był za 15 zł właśnie w Lidlu. I również kupiłam sobie w Lidlu lakier do paznokci z Be Glossy Manicure. Głównie, ja nie miałam nigdy czerwonego lakieru do paznokci, więc stwierdziłam, że mam sobie na mnie kupić. I ogólnie mam go też na paznokciach i paznokcie mam nie za ładne, ale się prezentuję. Okej. I teraz mam jeszcze, ja to sobie kupiłam w takie siuchowe zakupy. Kupiłam sobie takie spodnie. Ogólnie one tak wyglądają. Nie wiem, nie pamiętam w tym sklepie. Outside? Nie wiem. Naprawdę nie pamiętam. One tak wyglądają i tutaj mają takie bardzo, o, takie fajne, o. Tu już takich nie mają, ale mają bardzo takie fajne materiał i są takie po prostu fajne. I one były, nie pamiętam. Dalej kupiłam sobie, też już nie pamiętam w jakim sklepie, muszę się też podpisać, bo nie nagrywa. Taką sukienkę miałam właśnie na zakończenie roku. Taka w stylu pran, biało-czarna. Bardzo mi się spodobała i ona była za... Ja już nie zapamiętam za ile w jakim sklepie. To było strasznie dawno. Teraz pokażę wam sobie właśnie kupiłam w sklepie Burlesque. No, mam sobie takie spodenki, one były chyba za 10, bo to są takie niebiesiutkie. One tak tu wyglądają. Kupiłam sobie również taką bluzkę. Również 20 złotych, bo to nie pamiętam, tak. Bo tak wygląda. No, jest to wygląda, ale dobra. I ma taki bardzo ładny pomarańczowy kolor. I kupiłam sobie również w tym samym sklepie za 20 złotych, nie pamiętam. Takie są mięsko. I ona są takie fajne, szerokie. Okej. Dalej byłam w Osho. Kupiłam sobie ogólnie takie balerinki. Takie balerinki niebieskie oczywiście. Ogólnie mam takie same dziurki, ale kupiłam sobie je, nie wzięłam je właśnie na skarpetkę i trochę nie wypał, bo po prostu jeśli chcę nie ubierać skarpetek ani żadnych podkolanówek, to po prostu strasznie gryzie, ale już się zmieści. I również Osho kupiłam sobie taki plakat fioletty za 19 zł. Chciałam go pokazać, bo już mi mało czasu zostało. Taki plakat fioletty pierwszego sezonu. 19 zł. Teraz to go złożę, to jest powiem. Potem sobie to złożę. Okej. I w sklepie Dawid. Kupiłam sobie takie buty na zakończenie roku, takie fajne, miałam taką kokardkę, takie czarne, i one były 60, no nie pamiętam. Więc tak, to był mój cały haul, mam nadzieję, że nie zapomniałam o jakichś rzeczach, no ale dobra. To na tyle, jeśli miało się co, dodajcie kciuka w górę, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pa!